Cześć, dzisiaj przepis na pyszne, mięciutkie ciasteczka z jabłkami. Słuchajcie, to nie są takie klasyczne kruche ciasteczka, jakie możecie kojarzyć. One są po prostu fantastyczne. To jest przepis, który robiłam wiele lat temu i wszystkim bardzo smakowały. Aż dziwię się, że do tej pory jeszcze tego przepisu nie ma na kotlecie. Już to nadrabiam, a wy musicie przygotować te ciastka. Są naprawdę przepyszne. Na samym początku na blat wsypuję mąkę. Wbijam całe jajko. Dodaję do tego drożdże. Ja wybrałam drożdże suche instant, ale jeżeli chcecie przygotować drożdże świeże, to po prostu rozmieszajcie je w szklance z łyżką mleka lub wody i łyżką cukru. Do tego dodaję cukier puder, a także cukier z wanilią i to wszystko mieszam. Teraz dodaję do tego miękkie masło, a także trochę śmietany. Dzielę masło na mniejsze kawałki, a następnie ciasto zagniatam. Nie jest to klasyczne ciasto kruche, bardzo łatwo się zagniata, jest przyjemne w obróbce, więc na pewno pójdzie Wam to bardzo szybko. Jak widzicie, ciasto jest elastyczne i miękkie. A teraz przygotowuję jabłka. Proponuję pokroić je w plasterki, takie na przykład szesnastki. Ciasto wałkuję dość cienko, im cieniej, tym moim zdaniem lepiej. I teraz macie do wyboru dwie formy przygotowania takich ciasteczek. Możecie wyciąć kółka i zlepiać takie a la pierożki lub moim zdaniem lepszy pomysł i szybszy to podzielić ciasto na kwadraty, na każdym kwadracie ułożyć jabłko. Całość trzeba oczywiście posypać cukrem i cynamonem, aby ciasteczka były smaczniejsze. I całość zawijam w taki a la rogalik. Tak przygotowane ciastka wstawiam do nagrzanego do 180 stopni piekarnika i piekę około 15 do maksymalnie 20 minut. To wszystko zależy od wielkości ciastek, jakie zrobicie. Im mniejsze, tym krócej. Przed podaniem ciastka posypuję cukrem pudrem. Wierzcie mi, to są naprawdę przepyszne ciasteczka, więc musicie je przygotować. Więcej przepisów znajdziecie na www.kotlet.tv.